Cześć widzowie, pamiętacie Diablo 4? Ja niestety pamiętam, bo tak się składa, że Diablo 4 było jednym z moich największych zawodów gamingowych ostatnich dobrych kilku lat. Wiecie, nie nazwałbym się jakimś ogromnym fanem hack and slashy albo action RPGów, bo tak też teraz nazywa się tego typu produkcje, ale jednak po tym nijakim Diablo 4 w moim sercu zawitała jakaś dziwna pustka. Bo widzicie, lubię Titan Questa i Grimdawn, ale to nie są gry, które wciągnęłyby mnie na wiele godzin. W Diablo 2 zagrałem pierwszy raz 5 lat temu, więc nie odczuwam jakiejś konkretnej nostalgii wobec tej produkcji. PoE wciąż mi odrzuca i wydaje się po prostu zbyt skomplikowane, no a Diablo 4 okazało się nudne i nijakie. Jednak gdzieś na horyzoncie cały czas jawił mi się ten Last Epoch. I mimo tych początkowych problemów z serwerami, jest to gra, która wciągnęła mnie na dobre kilkadziesiąt godzin i wiem, że spędzę w niej na pewno znacznie więcej. Uważam, że jest to idealny punkt wejściowy między nudnym Diablo 4 a zbyt skomplikowanym PoE i każdy, kto odbił się od tych dwóch gier, powinien spróbować jeszcze Last Epocha. Dzisiaj jednak skupimy się na porównaniu z tym pierwszym tytułem, no bo to w nim spędziłem znacznie więcej godzin, dlatego opowiem wam, co Last Epoch robi lepiej od Diablo 4. Największą bolączką Diablo 4 był dla mnie rozwój postaci. Za każdym razem, gdy tworzyłem nowego bohatera, no to miałem wrażenie, że już po chwili miałem praktycznie gotową postać, miałem wszystkie odblokowane skille i wiedziałem, że do końca gry moja rozgrywka będzie wyglądała praktycznie tak samo jak teraz. Bardzo szybko dochodziło się tam do momentu, w którym ulepsza się tylko gołe statystyki, co jest po prostu okropnie nudne. Ja lubię w tego typu grze trochę pokombinować, poszukać jakichś fajnych synergii, coś pozmieniać, zmienić nawet cały build tylko ze względu na jeden przedmiot. Diablo 4 kompletnie nie dawało mi takiej możliwości, przez to tworząc każdą nową postać odbiłem się naprawdę bardzo szybko. I w przypadku Last Epoch mamy zupełnie odwrotną sytuację i system rozwoju postaci jest szczerze mówiąc genialny. Jest idealnym wyważeniem między tym, co było w Diablo 4, a tym, jak to wygląda w PoE. Już wam tłumaczę dlaczego. Przede wszystkim czuć tutaj, że nasza postać cały czas staje się odrobinę silniejsza, a odpowiedzialny jest za to system wyboru i rozwoju naszych umiejętności. W trakcie gry, rozdając punkty pasywne w odpowiednim drzewku, odblokowujemy nowe umiejętności. Ale tutaj warto zaznaczyć, że w trakcie rozgrywki możemy korzystać tylko z 5 z nich. No i tutaj tak naprawdę zaczyna się cała zabawa, bo gdy wbijamy kolejne poziomy, no to dostajemy możliwość rozwijania umiejętności, które sobie wybraliśmy. Każda z tych umiejętności ma osobne drzewko, dzięki któremu po prostu ulepszamy danego skilla lub też całkowicie zmieniamy jego działanie. Najprostszy przykład można podać tutaj na podstawie kuli ognia. Dzięki temu drzewku możemy sprawić, że tych kul ognia będzie więcej, albo umiejętność zamieni się po prostu w miotacz ognia, albo dodamy obrażenia od elektryczności i będziemy strzelać kulami plazmy. Nie możemy też od razu ulepszyć wszystkich 5 umiejętności, ale na przykład, żeby mieć możliwość ulepszania ostatniej z nich, musimy wbić 50 poziom. Jest to dawkowane regularnie i w bardzo fajny sposób, dzięki czemu cały czas czułem, że moja postać po prostu się rozwija i staje się mocniejsza. I sam fakt, że te umiejętności są dawkowane w odpowiedni sposób i czuć ten przypływ mocy co te 2-3 poziomy, już wyróżnia ten system na tle Diablo 4. Ale jest tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, rzekłbym nawet ważniejsza. Chodzi mianowicie o tworzenie rozmaitych buildów i kombinacji dzięki właśnie rozwijaniu tym wszystkim umiejętnością. Tak jak powiedziałem wcześniej, umiejętności można rozwijać naprawdę w różnym kierunku. Daje nam to możliwość tworzenia naprawdę ciekawych synergii i kombinacji. I słyszałem wiele głosów od graczy, żeby nie korzystać z gotowych buildów z internetu w przypadku Last Epoch i kompletnie się z tym zgadzam. Dajcie się po prostu ponieść fantazji i spróbujcie wykombinować coś samemu. Na początku może wydawać się to trochę skomplikowane, ale gwarantuję wam, że te podstawowe synergie na pewno załapiecie i będzie to dla was coraz większa frajda. Ci z was, którzy kochają planowanie buildów, no to naprawdę macie tutaj ręce pełne roboty. Tutaj warto też zaznaczyć, jak to dokładnie wygląda w przypadku drzewek mistrzowskich. Gdy wybierzemy jedno z trzech drzewek mistrzowskich dotyczące naszej klasy, no to wcale nie oznacza, że pozostałe dwa są kompletnie dla nas niedostępne. Nie, wciąż możemy dodawać tam punkty, odblokowywać nowe umiejętności, ale tylko do połowy tego drzewka. Umożliwia to tworzenie naprawdę fajnych synergii, na które ja pewnie jeszcze nie wpadłem i nigdy nie wpadnę, ale wiem, że gracze są pod tym względem po prostu niesamowici. Ale to bawienie się tymi umiejętnościami i tworzenie nowych buildów nie byłoby takie fajne, gdyby nie coś, co nazwano despecjalizacją. W wielkim skrócie chodzi po prostu o to, że w każdym momencie gry możemy zmienić to, w jaki sposób rozdaliśmy punkty do naszych umiejętności. Możemy też całkowicie zrezygnować z jakiejś umiejętności na rzecz innej i zacząć ją rozwijać od zera. Nie zajmuje to zbyt wiele czasu, więc nie ma naprawdę czym się przejmować. I naprawdę widać, że tutaj twórcy chcieli, żeby gracze po prostu dobrze się bawili, żeby mieli możliwość tworzenia jakichś własnych ciekawych buildów, wymyślania jakichś konceptów i być może nawet zmiany całego buildu w oparciu o tylko jeden konkretny przedmiot, który akurat graczowi wypadł.
I uważam, że dla graczy takich jak ja, którzy lubią sobie trochę pokombinować i nie chcą brać gotowego buildu z neta, no to jest to świetne rozwiązanie. I myślę, że w okolicach 70 poziomu zaczyna się to optymalizowanie buildu pod endgame, a wtedy już na pewno będziecie doskonale wiedzieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No dobra, umiejętności umiejętnościami, ale rozwój postaci nie odbywałby się też bez jednego ważnego czynnika. Przedmiotów. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądało to w Diablo 4, ale ja zapamiętałem to mniej więcej tak. O, nowy item, który ma zielone strzałeczki w górę i większy item power. Dobra, zakładam. Nawet nie zastanawiając się, co faktycznie podniosłem. A później w endgame, jeśli chodzi o unikaty, to było ich tak mało i wypadały w sumie tak często, że kompletnie nie ekscytowały. A to przecież w tej grze jest najważniejsze, żeby zobaczyć, gdy wypadnie nam unikat albo przedmiot legendarny, no to się cieszymy, bo to może być coś, co będzie nam pasować do buildu, albo sprawić, że nasza postać będzie dwa razy silniejsza. W przypadku Diablo 4 te itemy po prostu były i w sumie niewiele znaczyły. Natomiast w Last Epochu nie jest to już takie proste, bo te zielone strzałeczki, czy nawet lepsza rzadkość, wcale nie musi świadczyć o tym, że przedmiot od razu wyląduje w naszym ekwipunku. I wygląda to mniej więcej tak, że każdy przedmiot ma jakąś nietykalną bazę oraz dodatkowe statystyki, które możemy sobie jakoś zmieniać. I tutaj ta baza gra główną rolę, bo pozostałe statystyki możemy zmieniać za pomocą craftingu i dzięki naprawdę przemyślanemu craftingowi może się okazać, zwłaszcza na początku gry, że te nieco mniej rzadsze przedmioty będą bardziej przydatne niż te rzadsze. Przede wszystkim od razu muszę powiedzieć, że crafting mamy tutaj dostępny od ręki. Czy jesteśmy na środku jakiejś mapy, czy akurat skończyliśmy bić bossa, czy jesteśmy w mieście, to pod jednym przyciskiem klawisza z miejsca mamy dostęp do craftingu i nie musimy z tym nigdzie biegać. Całość polega na tym, że za pomocą odłamków i różnych run możemy sobie niektóre statystyki ulepszać lub zmieniać. Nie jest to takie proste, przede wszystkim z dwóch powodów. Pierwszym jest oczywiście losowość, gdy okazuje się, że 3 z 4 statystyk nam odpowiada, ale tą czwartą chcielibyśmy na coś wymienić, no to musimy liczyć trochę na łód szczęścia, bo albo możemy po prostu losowo usunąć którąś ze statystyki, nie wiemy, czy trafimy na tą, której chcieliśmy się pozbyć, albo możemy spróbować upgrade'ować tą, którą chcemy się pozbyć i podczas upgrade'u za pomocą konkretnej runy spróbować wymienić ją na coś innego. Tutaj też opiera się to na losowości, no bo po prostu nie wiemy, co dostaniemy. Ale drugą ważną rzeczą w tym systemie jest tak zwany forging potential. I polega to w dużym skrócie na tym, że każda akcja, którą wykonujemy na danym przedmiocie, czy to ulepszamy, czy coś usuwamy, zabiera nam po prostu część tego potencjału. Gdy licznik potencjału się wyzeruje, no to z przedmiotem nie możemy już nic zrobić. No i daje nam to możliwość po prostu bawienia się tymi przedmiotami, zwłaszcza na początku, gdy nie mamy jeszcze dostępu do unikatów i legendarek. I tak też mając jakiś niebieski przedmiot z fajną bazą, możemy go spróbować trochę ulepszyć i być może okaże się, że zajmie on miejsce tego, co akurat mamy w ekwipunku. To oczywiście nie musi się wydarzyć, bo równie dobrze wszystkie rolki mogą nam źle pójść i przedmiot pójdzie do piachu. No i cały ten system sprawia, że po prostu na każdy przedmiot patrzymy trochę inaczej. Zastanawiamy się, czy na przykład dany topór ma wystarczająco dużo potencjału, żebyśmy w ogóle próbowali się bawić w jego ulepszanie. Na początku gry i w sumie to przez całą kampanię fabularną odczuwałem też to, że ten jeden przedmiot, który udało nam się gdzieś wydropić i ulepszyć na maksa, potrafił z nami spędzić naprawdę duży kawał czasu. Nie wyglądało to tak, że co 5 minut musiałem wymieniać broń na nową i całe szczęście, bo tych przedmiotów wypada naprawdę mnóstwo, i gdyby nie jedna pewna rzecz, to byłoby to dość upierdliwe. I tak, nie wiem czy zgadliście, ale mówię o filtrze lootu, którego to nawet nie ma jeszcze w Diablo 4. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie dzisiaj takiej produkcji bez tego rodzaju filtra, który naprawdę pomógł mi podczas wyszukiwania kolejnych nowych przedmiotów. I wiem, że nie pojawiło się to w Diablo 4, więc w sumie ciężko jest coś porównywać, ale no właśnie to też może być porównanie, bo w Last Epochu zostało to zrealizowane naprawdę świetnie. No i całość jest tak naprawdę bardzo prosta. Tworzymy tutaj sobie własne zasady filtrowania przedmiotów i możemy ustalać nie tylko to, czy dany przedmiot nam się wyświetla, czy też nie, ale również takie rzeczy jak w jakim kolorze będzie nazwa przedmiotu z konkretną statystyką. I to samo w sobie pozwalało już tworzyć fajne filtry, ale jest tutaj jeszcze jeden myk. Chodzi o priorytety. Możemy sobie tworzyć wiele zasad w naszym filtrze i ustawiać ich kolejność. Zasada, która będzie najwyżej, będzie zawsze obowiązywała, a te, które są niżej, będą po prostu trochę mniej ważne. I tak też, gdy chciałem ukryć wszystkie normalne i magiczne przedmioty, czyli te o kolorze białym i niebieskim, ale gdy chciałem, żeby gra i tak wyświetlała mi każdy topór, który ma w swoich statystykach obrażenia do walki w zwarciu, no to mogłem ustalić odpowiednie priorytety i gra doskonale wiedziała, o co mi chodzi. No i skoro przy tych przedmiotach jeszcze jesteśmy, no to mamy tutaj kolejne bardzo proste i zarazem świetne rozwiązanie dotyczące tradingu. I myślę, że w tego typu produkcjach ten problem istniał naprawdę od zawsze, no bo gracze dzielą się na dwie opcje. Albo kochają tradowanie się z innymi graczami i chcą mieć w grze dom aukcyjny, albo na tych, którzy
tego po prostu nie chcą. No i twórcy Last Epoca wpadli na genialne rozwiązanie. Po prostu dajmy graczom możliwość wyboru. No i tak się składa, że mamy w grze dwie frakcje. Jedna z nich jest odpowiedzialna za dostęp właśnie do domu aukcyjnego i możliwość sprzedawania oraz kupowania przedmiotów od innych graczy. Druga frakcja nie pozwala na tego typu trading, ale umożliwia za to zdobywanie większej ilości przedmiotów oraz też ułatwia poszukiwanie konkretnego itemu. No i też warto tutaj wspomnieć o tym, że wybierając taką frakcję i potem grając, zabijając potwory, robiąc questy i tak dalej, nabijamy sobie po prostu rangi, które umożliwiają nam jakieś dodatkowe rzeczy. I tutaj uwaga, bo trochę się tym zaskoczyłem, ale okazuje się, że daną frakcję możemy w każdej chwili zmienić. I co najważniejsze, nie tracimy tych postępów dotyczących rang. Oczywiście warto tutaj zaznaczyć, że jeżeli zdobyliśmy przedmiot w przypadku jednej frakcji, no to nie możemy po prostu zmienić sobie na drugą frakcję, pójść na bazar i go sprzedać. Jest to zablokowane, ale chyba nie trzeba tego za bardzo tłumaczyć. I znowu ciężko tutaj porównywać z tym, co się dzieje w Diablo 4, no bo owszem, trading tam jakiś istnieje, ale szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sprawia on więcej problemów, zwłaszcza w przypadku tego sławnego klonowania przedmiotów, niż w ogóle przynosił jakichkolwiek korzyści. I tutaj po raz kolejny twórcy Last Epoca pokazują wspaniałe podejście do gry. Dajmy po prostu graczom możliwość wyboru. Jeżeli ktoś chce sobie tradować z innymi graczami, to mu na to pozwólmy. Jeżeli ktoś nie chce, to też mu na to pozwólmy. Dobra, pomówiliśmy trochę o progresji postaci, o przedmiotach, wiemy już jak mniej więcej to wygląda w porównaniu do Diablo 4, ale warto też poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię – endgame. W przypadku Diablo 4 nie było go za dużo i był on bardzo dziwny. Tak naprawdę mając 75 poziom, widzieliśmy już wszystko, co gra ma do zaoferowania i nie było za bardzo do czego dążyć oprócz po prostu troszkę lepszych statystyk. Samego endgame'u w Last Epoca, no może nie powiedziałbym, że jest jakoś bardzo więcej, ale jest on znacznie bardziej przemyślany, skondensowany i ma znacznie więcej sensu. Rozgrywkę w końcowym etapie gry podzieliłbym na trzy rzeczy. Przede wszystkim są areny, które pozwalają nam się wykazać jako gracz i pozwalają też sprawdzić naszą postać. Polegają one po prostu na tym, że walczymy z kolejnymi falami wrogów aż do upadku. Mamy tutaj widoczny dla wszystkich ranking, więc jest do czego dążyć. Oczywistym jest to, że najlepiej będą sobie radzić postacie na setnym poziomie z pełnym gearem, ale żeby do tego dojść, musimy korzystać z pozostałych rzeczy, które zostały przygotowane w endgame'ie. No i główną tutaj rzeczą są tak zwane monolity, czyli takie mapki, na których robimy jakieś proste questy, walczymy z przeciwnikami, nabijamy punkty i ostatecznie idziemy zawalczyć z bossem całej tej danej lokacji, żeby móc na przykład wydropić jakiś konkretny przedmiot. Ale oczywiście ostatecznym celem nie jest tylko ten boss, bo w czasie robienia tych mapek zdobywamy masę nowych przedmiotów, run czy odłamków do craftowania. I trzecią rzeczą, którą możemy sobie wykonywać, są dungeony. I tutaj na początku byłem trochę sceptycznie do tego nastawiony, bo dungeony są tylko trzy. No i wydawać się może, że co to jest? Trzy dungeony, no to co ja tam mam w tych dungeonach robić? I pewnie wszystkie wyglądają na dodatek tak samo. No ale okazuje się, że za tymi dungeonami stoją tak naprawdę bardzo przemyślane systemy. Nie wspomniałem o tym, gdy rozmawialiśmy o przedmiotach, ale pojawiają się w tej grze na przykład też takie przedmioty z legendarnym potencjałem. I żeby taki legendarny potencjał wykorzystać, musimy ukończyć jeden z tych dungeonów, udać się na sam jego koniec i wrzucić ten przedmiot wraz z innym przedmiotem, którego od statystyki chcemy przenieść częściowo na legendarny przedmiot i tam wykonać po prostu proces ulepszania. I moim zdaniem jest to świetny system do tego, żeby zachęcić po prostu graczy do robienia też tego jednego konkretnego dungeona, bo nie wystarczy, że zrobimy go raz, ale za każdym razem, gdy będziemy chcieli sobie taki przedmiot z legendarnym potencjałem ulepszyć faktycznie do rangi legendarnego przedmiotu, no to musimy się do tego dungeona udać, musimy go skończyć i dopiero na jego końcu możemy sobie tą czynność wykonać. Drugi dungeon pozwala nam na przykład na zbieranie dusz zabitych przeciwników i na końcu tego dungeona mamy tak zwanego gamblera, który handluje za te dusze przedmiotami, których statystyk nie widzimy, ale właśnie możemy dostać jakieś przedmioty unikatowe, przedmioty setowe. No i do tych dungeonów też nie możemy sobie tak po prostu wejść, bo musimy mieć do nich klucze, a te klucze zazwyczaj farmimy po prostu na monolitach, więc to wszystko jest ze sobą sprawnie połączone, bo to nie jest tak, że te dungeony gdzieś tam sobie stoją i w sumie to nie chcemy z nich korzystać, bo nie, wręcz przeciwnie, bardzo chcemy korzystać zwłaszcza z tego dungeona, który pozwala nam stworzyć legendarny przedmiot. No i robiąc te monolity, robiąc te dungeony, zdobywając coraz lepsze przedmioty, cały czas dążymy do tego, żeby wbić ten wysoki poziom, zrobić jakiś optymalny build i być może sprawdzić się właśnie na tych arenach, żeby udowodnić komuś albo sobie, że faktycznie nasza postać coś znaczy. I to jest to, czego brakowało mi w endgame'ie Diablo 4. Jakiegoś końcowego celu, nawet tak prostego jak areny i po prostu ranking z widocznymi wynikami wszystkich innych graczy. Bo jasne, można lubić takie farmienie i mucenie po prostu kolejnych fal przeciwników, ale ja lubię mieć też taki właśnie jakiś nawet mały cel, żeby coś tam było takiego do roboty, żeby te monolity miały znaczenie, żeby te dungeony miały znaczenie, żebym cały czas czuł, że robię to
po coś. No i jakbym miał to podsumować wszystko do kupy, no to wszystko sprowadza się do podstawowych systemów, do rozwoju postaci, który powinien sprawiać, że co kilka poziomów czujemy, że nasza postać zyskuje na sile. Do systemu dotyczącego przedmiotów, żebyśmy czuli, że te przedmioty dają nam jakąś satysfakcję, że jest do czego dążyć i że jeżeli wypadnie nam legendarka, no to jesteśmy podjarani tym, jaka to jest legendarka, a nie, że kolejny raz widzimy to samo i w sumie nie ma to żadnego znaczenia. No i ostatecznie do endgame'u, który musi być jakoś sensownie ze sobą połączony i nie może polegać na tym, że na 70 poziomie wszystko już widzieliśmy i w sumie to tak naprawdę nie ma po co grać. Ale wiecie, tutaj nie chodzi o samą grę, bo mamy dwa różne studia. Studio, które szczyciło się tym, że nad Diablo 4 pracowała rekordowa liczba pracowników. Studio z ogromnym budżetem, i studio znacznie mniejsze, które nie ma praktycznie żadnego doświadczenia w tworzeniu gier komputerowych, ale te gry po prostu kocha i rozumie. I to widać gołym okiem. Nawet nie będę wspominał tutaj o cenie, chociaż Last Epoch jest dwa razy tańszy. I wiecie co? W sumie nagrywając ten materiał poczułem jeszcze taki rodzaj współczucia dla Diablo 4. Bo naprawdę nie chce mi się wierzyć, jak można było zepsuć coś takiego i cieszę się, że przyszli twórcy, którzy udowodnili, że da się to zrobić lepiej i bardziej sensownie. Jeżeli odbiliście się od zbyt skomplikowanego POE, to naprawdę dajcie szansę Last Epochowi, bo to jest produkcja, która naprawdę potrafi dużo zaoferować. Najlepiej, tak jak wspominałem wcześniej, nie korzystajcie z gotowych poradników z internetu. Po prostu bawcie się tym systemem, bawcie się tymi umiejętnościami, bawcie się przedmiotami. Ja na pewno zabawę z Last Epochiem nie skończyłem. I nie wiem, ile jeszcze teraz pogram, na pewno będę chciał potestować inne klasy, pograć jeszcze więcej w endgame'ie i spróbować faktycznie wykręcić jakiś fajny wynik na arenie. Być może spróbuję też hardcora, ale nawet jeśli za 2 tygodnie przestanę grać, to i tak będę pamiętał o tym, żeby sprawdzać każdy kolejny sezon, bo wiem, że twórcy mogą cały czas czymś zaskakiwać. Na koniec powiem wam tak trochę bardziej osobiście, bo szczerze mówiąc, żadna premiera w tym roku mnie nie zachwyciła i te duże studia pokazują, że nie zawsze wiedzą, jak to powinno wszystko wyglądać. I wtedy na scenę wchodzą goście, którzy kochają po prostu dany gatunek gier i wiedzą, jak to stworzyć. Dodatkowo komunikacja ze społecznością jest też na bardzo dobrym poziomie. I okej, były problemy z serwerami, ale od samego początku gry była możliwość pełnego grania w trybie offline, co jest rzeczą niespotykaną tak naprawdę w dzisiejszych czasach, a tutaj dostaliśmy to po prostu od ręki. Wiem, że Last Epoch będzie rozwijany jeszcze pewnie przez wiele lat, pewnie przez wiele sezonów będę do tej gry jeszcze wracał. Dajcie znać, czy graliście w Last Epocha, czy być może po tym materiale zdecydujecie się na kupno. Dzięki za obejrzenie i do następnego.